Cześć wszystkim, ja to opowiadam trzecią karkaną. Jesteśmy w miejscu zaginionych głosów. Przy okazji tu też niedaleko jest tam pod jamy ognia, pieczary ognia, z których zdobędziemy ostrze, żeby do zabicia demona. Póki co... Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakąś maszynerią. Okej. Dobra, to chyba tutaj musimy włożyć te trzy cylindry. Zastanawiam się, czy jest jakaś określona kolejność, w której musimy to zrobić. Ale trochę strasznie zrobili ten dźwięk. Pierwszy raz wspomniana nazwa klanu żelaza. Dobra, ta książka to jest dokładnie ta książka. Tak, książka prawdy Durina. To jest to, co pani Misk ukradliśmy. Znaleźliśmy miejsce głosów. Dobra, to jest wspomniany jakiś klucz. Klucz ze szkła. Nie wiem, czy to dostaliśmy na to schemat, czy co. Nie. Są o jakimś kluczu ze szkła, ale nie wiem dokładnie, o co chodzi. No, musiał sprawdzić jeszcze raz. No, dostaliśmy nową miejscówkę do odwiedzenia. Dobra, co do ciekawszych rzeczy, udajmy się do tej miejscówki, do pieczar ognia i zdobędźmy tamten ostrze Xerxesa. Dobra, widzimy kogoś przy wejściu. Witaj, poszukiwacz przygód. Kim jesteś, ser? Jestem Rohit, szlachetny wojownik płomiennego zamku. To są moi dzielni kompanii. Morawind, Rindiak, Frondo. Domyślam się, że nie działa, kto Frondo. Jestem Karl. Czy chcecie odzyskać ostrze Xerxesa? Tak. Jesteśmy tutaj w tym samym celu. Zostaliśmy wysłani przez barona Suga w samej osobie, żeby odzyskać ostrze. Nie licha fortuna czeka tego, kto komu się uda. Okej. Jestem tutaj dla dużo bardziej szlachetnego celu niż pieniądze. No, życzymy ci powodzenia. Okej.
Morrowind brzmi trochę jak Morrowind, ale to chyba gra jeszcze chyba sprzed Morrowindu. Wydania Morrowindu, chociaż Morrowind już wtedy istniał jeszcze, chociaż po prostu nie było gry. A Frodro... No wiadomo, o co chodzi. Dobra, może tego nie widać, ale oni weszli do jaskini i spotkamy się z nimi wewnątrz, w środku. Okej, żywiołaki ognia. Nie lubię z nimi walczyć. Psują pancerz i bronię. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Sog, oddaj mi swój miecz. Walcz. Momencik. Ty miałeś topór. Nie, miałeś jakąś inną broń w zanadrzu, którą ci zabrałem. Thorin Kell bardzo chętnie się z tobą podzieli tym toporem. Nie chcę, żebyś cały czas psuł swój bardzo fajny miecz. A topór, z tego co pamiętamy, jest odporny na obrażenia. Okej, tutaj widzimy jedną z pierwszych pieczar ognia, chociaż to chyba nie ma żadnego znaczenia. No nie, więcej żywiołaków. O, patrzcie, kogo my tu widzimy. A cóż, nasz mechanoidalny przyjaciel chyba nie dotrze. Dzięki Virgilu za interwencję. Im by się przydała taka interwencja. Tak, dokładnie, niziołek nazywa się Frondo. A mieliście coś ciekawego? To jest całkiem sporo warte. Wezmę sobie. Ty. To można też sprzedać za niezły grosz. Frondo. Serio? Z samym sztyletem wyruszył na poszukiwanie przygód. Morrowind. Z góry prześmieci. Tłumaczyło, dlaczego im tak słabo poszło. Dobra, ty możesz już iść w tamtą stronę. Zanim dojdziesz, to już cała reszta zdąży tam dojść. Dobra, możemy wstrzelić najpierw tego dziada? Możemy. Dobra, z jakiejś przyczyny twój topór nadal się niszczy na tym. Dobra, nieważne. Za dużo chyba tutaj nie będziemy walczyć. Z tego co dobrze pamiętam, te mechaniczne one po prostu się leczą jak zwykli ludzie. Mogę użyć na ciebie ten? Nie. Ale chyba odpoczynkiem można je leczyć. Zobaczymy. Tak chyba przynajmniej w bazowej grze działało, że można po prostu odpoczynku użyć i one się leczyły. Dobra, momencik. Gdzie jest to, czego szukamy? Tam było jakieś zejście? A nie, tutaj. Pit of Lava. Ostrze Xerxesa. Nie wygląda zbyt... Spodziewaliśmy się czegoś więcej zapewne, ale... Mamy to, co mamy. I dobra. Mam jeszcze tamtą grupę żywiołaków. Jak... Okej. Tyle jeżeli chodzi o twoją... Tyle jeżeli chodzi o twoją cudowną laskę. Dobra, Thorin Kell. Podziel się Joffreyem jakąkolwiek bronią.
Nawet nie zauważyłem, kiedy się zniszczyła. A walka z nimi będzie irytująca. Czy są jakieś straty? Nie, będziemy musieli się ponaprawiać, ale z grubsza chyba wszystko jest ok. Dobra, będziemy musieli się ponaprawiać. Zatrzymaj to. Dorian Kell, jak u ciebie? Trochę obrażeń, ale żyjemy. Co się tobie stało, Virgil? Dostałeś przyspieszenia? Użyłeś jednej z mikstur, czy co? Nie wiem. Wygląda na to, jakby miał przyspieszenie. Okej. Okay. O, medalion. Możliwe, że to jest medalion urody, którego poszukujemy. Zdaje się, że tak one wyglądały. Kaladoński elitarny miecz. Małe obrażenia, ale duża szybkość. Dobra, momencik. Tam były jeszcze jedne pieczary, które pominaliśmy. Się zastanawiam, czy one były też jakimś pojemnikiem. Mają coś. Dobra, nie ukryjesz się. Dobra. Co tutaj mamy? Już niezidentyfikowaną laskę. Dobra, ogarniemy to wszystko w Kaladonie. Ale poza tym to chyba wszystko, co? Nie musieli się ponaprawiać porządnie. Dobra, dajcie mi moment. Chyba pójdę do Kaladonu i zidentyfikuję ten naszyjnik. Jeżeli to jest to, co myślę, to od razu się go pozbędziemy. Znaczy pójdę do Kaladonu, do Tarantu. Od razu oddamy to zadanie. Więc wracam za chwilę. Okazało się, że to jednak nie jest amulet urody, tylko Hellfire Medallion, medalion piekielnego ognia. Nie wiem, czy rozumiem, czy tam dobrze jego opis. Zdaje się, że potrafi rzucać kulę ognia, tylko że w trakcie walki zadaje ci ciągłe obrażenia. Ciekawe. Nie dla nas. Pozbędziemy się go. Zbroja to było Dreaded Armor, już kiedyś już taką widzieliśmy. Dobre AC, ale mały odporność na obrażenia. A laska to była laska leczenia. Może to dam Geoffrey'owi. Dobra, skoro już tu jestem, to przejrzę sklepy, ponaprawiam ekwipunek i widzimy się w Kaladonie. Pomyliłem się. Witamy z powrotem w Drenholm, stolicy Cumbrii. I tak, mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Skoro już wydałem ten jeden punkt przez przypadek w charyzmę, to pójdźmy na maksa. Czekaj, max followers 4, 5. Tak, mamy dodatkowe miejsce na towarzysza. Tutaj jest gość, z którym... Nie, tutaj. A tam w karczmie jest gość, z którym już wcześniej rozmawialiśmy. Znajdź sobie robotę. Ale wcześniej nie mogliśmy go przyjąć do drużyny, bo tak, mieliśmy za mały poziom, potem nie mieliśmy wystarczająco miejsca, bo mieliśmy ciekawszych towarzyszy. Teraz w końcu mamy miejsce, to przyjmijmy go. Mogę zadać kilka pytań. Co wiesz o tym miejscu?
Pyta się, kim jesteśmy. Opowiemy mu całą naszą historię. No, to zazwyczaj bardzo dobrze się kończy. Jesteśmy tym, kto przetrwał Zephyr, tak. Tak. Przestaję mówić na pewien czas. Przyjacielu, wydaje się, że przyda ci się jakaś pomoc. Przyda ci się ktoś, kto będzie patrzył, kto będzie pilnował twoich pleców. Nazywam się Wollinger. Oferujesz mi swoją pomoc, Wollingerze? Dlaczego byś to zrobił? Każdy człowiek ma swoje jakieś powody i czasami te powody są znane tylko jemu. Proszę, poza to nie powiedziałem, że oferuję ci moją pomoc. Powiedziałem tylko, że przydałaby ci się. Przydała mi się pomoc. Dołączysz się do mnie? I don't know about this gnome. There's something about him I just don't like. He seems awfully eager to go with us, especially after we've just met him. Nie przejmuj się, Virgilu, wszystko będzie dobrze. Przyjaciele pojawiają się w różnych kształtach i rozmiarach. Yes, I know, but there's something about this gnome. I can't quite put my finger on it. Believe me, I've had the questionable sort of past, and I know how to spot a bad seed. Trust me, you want nothing to do with this gnome. Jeżeli będąc bardziej szczegółowym, nie chcemy mieć nic do czynienia z żadnym gnomem po tym, co się dowiedzieliśmy na Wyspie Ogrów, ale tak, Virgil ma bardzo dobrego nosa w tym przypadku. Dzięki za podpowiedź, ale i tak go weźmiemy. Wow! Wybuch poziomów. Gdzie on jest? A, nie mieści się na liście. Okej, okay. Lista jest na tyle długa, że zmieściłaby się na ekranie współczesnym, ale ponieważ oryginalnie się nie mieściła, to musimy ją przewijać. Dobra, Wollinger. Po pierwsze pokażemy, kim jesteś. Jesteś trochę zły. Z umiejętności masz skradanie się, masz walkę wręcz. Masz hazard. Nie wiem po co towarzyszowi hazard. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób da się to użyć. Jesteś ekspertem, a właściwie mistrzem strzelectwa. Z technologii. O, masz chemię. O, mogłeś za nas robić baterię, nie zauważyłem tego. Dobra, i tak potrzebowaliśmy chemii chyba do czegoś innego. Nie, nieważne. Więc taki jest chyba poziom. Sposób, żeby ominąć ten wymaganie chemii. Mógłbym zaoszczędzić na tym dwa punkty, ale za późno, nie pomyślałem o tym. Trafi robić też trochę pistoletów, ale nie za dużo. I teraz trochę zaczyna się specjalizować w walce wręcz. Dobra, mamy dla ciebie trochę sprzętu. Gdzieś chyba miałem jakieś zbędne. Wydaje mi się, że gdzieś miałem zbędne ten. Pierścionki zręczności. Żeby tobie jeden zabrać. Dobra, powiedzmy, że tobie zabierzemy. Dobra, Wollinger. Nie będziesz się tym leczyć, dopóki nie damy ci baterii, ale poza tym nieważne. Damy ci też pistolet, wyciszony rewolwer. Nie chciałem za bardzo dać mu nic lepszego. A poza tym coś jeszcze chciałbym ci dać. Mamy buty chyba w zanadrzu, które możemy ci dać. A, oczywiście. Zapas amunicji. 500 powinien ci wystarczyć na dłuższy czas. Mam nadzieję. Dobra. Jest nasz nowy towarzysz. Nie planuję, żeby był z nami do końca gry. Ale ma dosyć ciekawą historię, którą chciałbym pokazać. Więc teraz już na pewno widzimy się w Kaladonie. Dobra,
Jesteśmy przy rezydencji Misków. Gdzie się podział Weasley? Masz moment? Znalazłem, kto sprzedał informacje o Wiktorze. Kto inny niż tylko Weasley? A. Zdaje się, że nigdy nie wiesz, co z ludzi drzemie. Prawdopodobnie było trochę sprawiedliwości w jego przedwczesnej śmierci. Co masz na myśli przedwczesnej śmierci? Nie słyszałeś? Został znaleziony martwy niedawno. Nóż w sercu. Okej. Okay. To tyle. Jeżeli chodzi o tą kwestię... O nie, znowu charakter nam spadł. Znaleźliśmy, kto sprzedał informacje. I wiemy, co się już wydarzyło. I generalnie mroczne elfy pewnie myślą, że póki co mają wszystkie ślady za sobą zatarte. Nie biorą pod uwagę nas. Nie wzięły nas pod uwagę. Okej, tutaj wyrzuciłem szpadel i już zniknął. Jest dobrze, że kupiłem zastępstwo. Dobra, no to tyle. Widzimy się przy wejściu do leża Labralacha. Dobra, nieważne. Mamy porozmawiać najpierw z inspektorem. Mam informację. Zdobyliśmy ostrze Xerxesa. Idź do starej części kanałów, ok. Pozwoli strażnikom nam wejść. Przy okazji, skoro już tu jesteśmy, jak nasz artykuł. Kim jesteś? Gdzie jest Sam Longwell? Kto? Nazywam się James Leggett i pracuję tutaj. Chyba nie znam żadnego sama Longwella. Pracował tutaj, kiedy z nim rozmawiałem. Powiedział, że jest reporterem. Jestem jedynym reporterem, który pracuje w tym biurze. Dobra, co mu powiedziałeś? Co się tu dzieje? Zostałem wysłany za pogoń jakąś. Za szukaniem za pogonią za anonimowym donosem. To było bardzo dziwne. Ktoś się nas tutaj bawił. Ktoś się tu nas zabawia z nami. Więc gość, któremu sprzedałem moją historię, nie był reporterem. Tak jak powiedziałem, jestem jedynym tutaj reporterem, który tutaj pracuje. Co to za historia? Może sam się zainteresuje, powiedz mu. To jest już... słyszałem dziwniejsze historie. Ale to jest najdziksza. To prawdziwa, mówię ci. Muszę wracać do pracy. Proszę mi wybaczyć. Dobra. Więc tyle, jeżeli chodzi o kwestię dziennika. Przepadł. Gość, któremu mu daliśmy ten dziennik, okazał się oszustem, jakąś podstawką, więc gnomy przechytrzyły nas tym razem. Dobra, przy okazji nie zauważyłem, ale to jest medyczny arachnid. Myślałem, że to mechaniczny arachnid, a to jest medyczny arachnid. Przy okazji, jak dołączyliśmy do Voyagera, awansował parę poziomów, więc ma trochę więcej życia. I to on chyba tak nas leczy od czasu do czasu. I z tego, co rozumiem, to chyba robi to za darmo. Po prostu wygląda, jakby używał na nas Healing Slave. Więc, bardzo przydatne, bardzo przydatne. Dobra, możemy wejść. Dobra. Rzeczywiście jest tutaj trochę potworów. Musimy się nimi zająć, bez problemu. Cóż, jest ich trochę. Fajnie. Myślałem, że to będzie prostsza przechadzka. Dobra. Wollinger nasz tam będzie nas ogniowo wspierał.
Chociaż z tą... działem Tesli może nie będziemy nawet potrzebowali żadnej pomocy. Nice. Dobra. Sprzątnijmy jeszcze tego, żeby był spokój. Nawet bez wymaganej siły mamy dosyć dobrą celność. Dobra, teraz żeby już nie popełnić tam tego błędu, pakuję w percepcję. Chcemy dobić mistrza strzelectwa w następnej kolejności. Dobra. No, złoto. Przydałoby się w końcu ten amulet urody znaleźć, ale... nie mam na to wpływu. Kiedy losowe te postanowią mi to rzucić. Piękne jest to działo Tesli. Dobra. Prawda, trochę zużywa baterii, ale... jest coś na co... Copper Ring. Żebyśmy mogli kolejne zręczności zrobić dla Wollingera. Pierścień lock. Dobra, dlaczego tak wolno biegamy? Po prostu dlatego. Jesteśmy krasnoludem. Okej. Okay. Jest nasz cel. W okazji, tu jest jeszcze jakieś inne zejście. Które by mnie interesowało. Aż tam jest trochę więcej potworów. Dobra. W każdym razie wszyscy moi towarzysze zapiszę i tak, czekajcie tutaj. Poza tobą, tylko ty musisz oddać mi swój miecz. Jedyne co możesz mieć to ostrze Xerxesa. I tutaj jest nasz cel. Vincent. Jesteś Vincent, przyszedłem tutaj, żeby cię zabić. Mam nadzieję, że przyniosłeś ostrze. Oczywiście, że przyniosłem, jest tutaj. Dobra, no to... Do dzieła, Sok. Dobra. To tyle. Nic ciekawego nie zostawił. Szkoda. Sok, możesz już wziąć swój miecz z powrotem. Kurde, ja chcę się konkretnie tutaj dostać. Musiał poszukać tutaj wejścia. A poza tym reszta drużyny wracać. What is it that I'm What do you need? Yet? What is it? Bloody... Ciebie musimy ponownie chyba. Virgil, czy zabrałeś mojego robota? Gdzie jest mój robot? Kto mi zabrał robota? Nie ty. Tu jest, dobra. Ciekawe, czy teraz z powrotem będzie miał pierwszy poziom. 25, tak. No cóż, trudno. No cóż, awansuję przy najbliższym awansie. Dobra, to chyba tyle. Musimy jeszcze wrócić do komendanta. Na pewno chcę się tutaj dostać do tej części kanałów, tylko nie wiem jak. Będę musiał poszukać wejścia, bo widzę, że tutaj jeszcze mamy dużo ciekawych rzeczy do zamordowania.
Dobra. Pochwalmy się tym, że robota została wykonana i chyba powinniśmy za to trochę doświadczenia dostać. Uuu, charakter nam znowu spadł. Niedobrze. Dobra robota. Pozbyłeś się tego demona. Że dzięki, że nie musiałem ja się tym teraz zajmować. To nagroda za zabicie. Dobra, co pewnie nam jakieś złoto dał. Pewnie tak. Dobra. Pytanie, tutaj było jakieś jeszcze zejście chyba do kanałów. Czyż nie? Momencik, czy tam na pewno zbadaliśmy tamten kawałek? Chcę sprawdzić. O nie, nie zbadaliśmy. Cóż za przeoczenie z mojej strony. Dobra, zajmijmy się tym teraz. Tyle expów nie może się zmarnować. Zwłaszcza jak władamy tą dobrą bronią, to dużo expów dla nas będzie szło. Jeszcze jest paru. Ładnie. Skrzynka. Ciekawe. Weźmy wszystko. Ładnie wyglądający miecz. Zapraszam bliżej. No, trochę baterii zużyliśmy, ale koszt prowadzenia biznesu. Więcej słodkości. Dobra. I to by było tyle. Dobra, poidentyfikuję te wszystkie rzeczy, posprzedaję graty i cóż, i chyba póki co wywrócimy się w Roseborough. Zakończymy kwestię z Wiktorem Miskiem i ruszymy wątek główny do przodu. Dobra, to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.